A co powiesz, mój liebe Freund, na zdolność taką, jaką jest lewitacja? Proszę bardzo. No. Myślę, że mamy coś takiego jak kwantowa lewitacja. Mamy Gdybyś coś. był super nadprzewodnikiem na Tak. przykład, to mógłbyś spokojnie lewitować. Ewentualnie, jak umieścisz między elektromagnesami żabę, to ona też lewituje. Dokładnie. Ale wiesz, to jest jeszcze to tak zwane kwantowe lokowanie, czy też blokowanie, różnie to tam tłumaczą, gdzie tak naprawdę to już nawet nie tyle lewitujesz, że odpychasz się, tylko jesteś w tym przestrzeni po prostu zawieszony. To też by było taki śmigłowiec wśród lewitujących, nie? Nie musisz się poruszać. Uważasz zatem, że lewitujący święty Józef z Kuperyntu, on był doskonałym Nad przewodnikiem. mechanikiem kwantowym, Myślę, że który tak. stosował nadprzewodniki osoby, którym przypisuje się zdolność lewitacji. Teresa z Awilli, karmelitanka, mistyczka, święta Kościoła katolickiego. Pio, prezbiter i włoski kapucyn. To Ojciec ojciec Pio? Pio, To tak. wszystko potrafił. Skubaniec był niezły. Maria Potrafił. Franciszka Kozłowska, założycielka mariawityzmu, uznawana za świętą w kościołach mariawickich. Też lewitowała? Kurczę. Tak. Lewitująca święta Teresa od Jezusa, tak? A to ta Teresa z Awilli. No No, sporo tych jest ludzi. trochę ludzi. No i wszyscy z klasztoru Shaolin. Wszyscy tak, i w momencie, gdy mnisi w Tybecie lewitują, medytują, to też się unoszą troszeczkę. Są ci Hindusi tacy, jogini, którzy gdzieś tam na ulicach A mnie to. niby wiesz, lewitują, A trzymając się na. to są takie sztuczki Tak, że niby się prestidigitatorskie. trzyma tam jakieś pałki, nie? Tak, a to jest Tu taki jest dosyć cały. skomplikowany mechanizm, Dokładnie. który to pozwala, ale to właśnie no to jest to. Jeśli o te zjawiska chodzi, to mnie bardziej zastanawia i bardziej jestem w stanie uwierzyć i zaufać, gdy była mowa chwilę temu o tych mnichach, nie lewitacji, chociaż Jezus chodził po wodzie. Bo tam pale były. Wytresowane ryby. Albo On potrafił panować nad rybami. nad rybami. Był zresztą, no, pierścień rybaka teraz mają No i ci wszystko kolejni jasne. papieże. Natomiast ci mnisi, czy jacyś tam tacy święci mężowie, którzy oczyszczają organizm, to nawet jest taka sytuacja, że przed takim wprowadzeniem się w taki bardzo głęboki trans, oni połykają jakieś kawałki płótna po to, żeby wyczyścić się wewnętrznie. Nie wiem, takie opisy gdzieś czytałem. Jakiś koszmar. I są w stanie przez wiele dni być w transie. No ale przecież to nic nowego, bo już w starożytności, który to tam siedział w jaskini i tak długo medytował, że aż się jego, nie wiem, cień odbił na ścianie. Był któryś z tych filozofów, tak, wielkich takich. Jaskini to Platon coś tam o No, jaskini mówił, ale nie wiem, czy on siedział w tej a nie, to jaskini. Platon nie. Raczej nie Platon to sądzę. opowiadał o tym, że te cienie, tak, że Tak. świat jest takim cieniem prawdziwego, No, jakiegoś żeby tak się. rzeczywistego świata. W każdym razie są jakieś opisane eksperymenty, w których, nie wiem, zakopywano takiego delikwenta, który wprowadzał się w bardzo jakiś taki głęboki stan medytacji. Tu jestem w stanie może bardziej wierzyć, że jesteśmy w stanie siłą woli tak spowolnić nasze organizmy, żeby przez ten tydzień czy dwa, czy może nawet ciut dłużej wytrzymać bez picia, bez. Wiadomo, że rekordziści, nie wiem, nawet chyba pod 10 minut są w stanie wytrzymać pod wodą. 20 parę. Czy nawet tak, ale to jest oczywiście wielki trening wcześniej, natlenianie organizmu, czyli oddychanie no, bardzo wzbogaconą mieszanką tlenową, po to, żeby później, no i trening, tak, żeby wytrzymać. No, kurczę. Znaczy wiesz, no słuchaj, no jakby mózg zawiaduje wszystkimi Tak. procesami fizjologicznymi, więc do pewnego stopnia można to Ale zrobić. Sportowcy do są pewnego takie stopnia zdolności. są w stanie niektórzy Słuchaj. właśnie swoimi biciem serca na Tak, przykład sterować. sprawa właśnie jest o tyle prosta, że to jest
czysto parapsychologiczne, bo my możemy mówić o tej lewitacji kwantowej, tej nadprzewodnikowej, możemy mówić o tej lewitacji magnetycznej. To są rzeczy czysto naukowe, które jest dosyć jasno i łatwo przedstawić i wytłumaczyć. Natomiast w tej chwili mówimy o tych parapsychologicznych elementach, więc one są niewytłumaczalne dla kogoś, kto wierzy, albo po prostu bzdurne dla kogoś, kto zajmuje się nauką i wie, że tego się nie da zrobić. No dokładnie, no bo wiesz, myślami nie jesteś w stanie gdzieś tam zmienić swojego potencjału elektrycznego, nie jesteś w stanie oddziaływać inaczej z polem magnetycznym, dokładnie. Nie jesteś w stanie tego zrobić po prostu. No bo jak? No nie ma fizycznego procesu, który byłby w stanie coś takiego wywołać. No słuchaj, no wiesz, no zobacz. Spójrz. Widzisz? Poruszył się. No. Teraz skup się bardziej. Znowu się poruszył. Tam jest mysz jakaś. Nie, tam jest nadprzewadzająca woda. Okej, spoko. Jeśli mówimy o czytaniu i sterowaniu umysłami, to chyba jedną z lepszych książek jest książka Umrzeć, by nie zginąć. To jest cały cykl Mutanci Tadeusza Markowskiego. Ci mutanci na Ziemi są, potem oni lecą. Jest dopisana niedawno Dzieci Hildora, taka część właśnie wspólnie z Markiem Żelkowskim, ale mi najbardziej się podobała i najbardziej imponowała ta część Umrzeć, by nie zginąć, gdzie z kosmosu po latach powraca, czy po tysiącleciach wręcz, powraca statek badawczy Feniks i dwuosobowa załoga. To są telepaci, którzy potrafią panować nad umysłami innych ludzi, potrafią wręcz ich zabijać telepatycznie, potrafią powodować, że oni będą robić dokładnie to, co chcą, żeby... Trochę jak mocy w Gwiezdnych Wojnach. Tak, i oni wręcz wchodzą w taki stan takiej unifikacji dwóch umysłów po to, żeby jeszcze zwielokrotnić swoje... Tak, coś takiego jak moc... Zdaj mi okulary. Albo nie, to bardziej mi imponuje to. Tak, no to już jest, ale to już jest nie telepatia, tylko to jest to, co... Telekineza. Telekineza, tak. I telekineza, która jest jakby częścią psychokinezy. Wiesz co, jak się dokładnie tutaj wczyta, to jest tak, telekineza, jest teleportacja, bilokacja. Thank you.